Nieznane przychody dziewczyny. Witam. Dzisiaj powiem ci o tym, żebyś zwrócił uwagę na w pewnym sensie stan materialny dziewczyny. Bo jeśli przykładowo poznasz dziewczynę, no i dobra, na początku może tego nie będzie widać, skąd ona ma te pieniądze i tak dalej, no ale jak już się zaczniesz z nią spotykać, no to warto jest popatrzeć, wiesz, warto jest popatrzeć, warto jest gdzieś tam zapytać, no bo widzisz, to jest normalne, wiesz, dziewczyny też gdzieś tam pytają, gdzie pracujesz, jak zarabiasz te pieniądze, wiesz, słuchaj, to jest normalne pytanie i nie zawsze jest to takie pytanie typowo materialne, ale no dziewczyna pyta się, no też dla, jakby to powiedzieć, no bezpieczeństwa relacji i dla podjęcia decyzji, czy ta przykładowo no, znajomość ma sens. I o co tu chodzi? No przykładowo spotykasz się z dziewczyną, od miesiąca wszystko jest fajnie, super. No i przykładowo normalna dziewczyna, no okej, okay, jeśli jest gdzieś tam nastolatką, no to jest na utrzymaniu rodziców i ona ci to powie, no nie? Spoko. Gdzieś tam no, matka mi daje pieniądze, czy babcia, czy przykładowo coś tam pomaga. Inaczej sytuacja wygląda, gdy dziewczyna już jest troszkę starsza, no i no, te pieniądze jakoś musi generować, no nie? I nie ma nic złego, jeśli dziewczyna gdzieś tam ma pracę, wiesz co chodzi? Pracuje, jest wszystko ok, pracuje, jakby to powiedzieć, na normalnym gdzieś tam stanowisku, czyli jest na przykład no, fryzjerką, czy pracuje na kasie gdzieś tam, czy przykładowo w jakiejś firmie, czy przykładowo no, zdalnie ma własną firmę, czy może po prostu nagrywa jakieś podcasty i tak dalej. No po prostu, jakby to powiedzieć, źródła. No, nazwijmy to jawne, wiesz co chodzi, że nie wstydzi się o nich mówić. I to jest okej, okay, wiesz, no ja często pytam, że gdzieś tam, gdzie pracuję, no ja mówię na przykład nawet nastolatki już dzisiaj, że jestem kelnerką, tam pomagam raz na miesiąc jak, i tak dalej, no nie? I to jest okej, okay, spoko. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jak poznasz, no, dziewczynę, nazwijmy ją pato, no ale to też nie musi być tylko pato, no bo mogą być dziewczyny, które no, na pierwszy rzut oka wyglądają normalnie, zadbane, z klasą i tak dalej, no ale warto zapytać gdzieś tam o źródło dochodu i tego, i to nie pytam dlatego, żeby gdzieś tam wyciągnąć od tej dziewczyny pieniądze czy coś tam, bo jest bogata czy coś, no nie. Pytam, no bo dziewczyna może no, przykładowo robić pieniądze w jakiś nielegalny sposób. Czyli może być dealerką. Poznałem takie dziewczyny. W ogóle byś nie przypuszczał, że taka dziewczyna może ci gdzieś tam dragi sprzedawać, no nie, i tak dalej. Może przykładowo być tak, że no, dziewczyna no, może kraść. Jakieś tam deale jedzie i tak dalej, no nie. Może być tak, że no dziewczyna gdzieś tam zarabia no jako prostytutka, jakaś młodociana, na, wiesz co chodzi, że gdzieś tam na Insta się ogłasza potajemnie, jakiś gościu jej płaci 1000 zł, przyjeżdża do niej do domu, on ją stuka i tak naprawdę nikt nic o niczym nie wie, no nie. Może być tak, że dziewczyna jakieś nagrywa jakieś no pornole w domu sama, wiesz o co chodzi, że przykładowo kamerka ustawia, no i jacyś goście tam ją oglądają, no i ona gdzieś tam się masturbuje na kamerze, czy pokazuje biust. Może być tak, że dziewczyna jest na jakiejś stronie, gdzie sprzedaje nagie zdjęcia. Są takie strony, gdzie przykładowo no, dziewczyny no, po prostu za pieniądze no, wrzucają swoje nagie zdjęcia i tam ludzie płacą i otrzymują dostęp, no nie? I no, są to rzeczy no, niemoralne i uważam, że no, jeśli dziewczyna gdzieś tam no, jest z tobą w stałej relacji, to takie rzeczy no, mogą nieść ogromne konsekwencje. No bo zobacz, no
No prosty przykład, no dziewczyna dragi sprzedaje, no nie, no zobacz, no miałem taką sytuację, pojechałem do dziewczyny i tego, i ona dragi sprzedawała i nie wiedziałem jeszcze wtedy i ona w ogóle w torbie, wiesz, bo jedzie do mnie na noc i wiozła dragi, no nie, no bo tam jutro ktoś tam tego po nie przyjedzie na telefon, wiesz o co chodzi. No i po prostu, i wiesz, ja już gdzieś tam zestresowany, no bo jak mnie jakiś trzepnie czy coś, no to zaraz będę gdzieś tam musiał iść na dołek, się przyczepią, że to moje, wiesz o co chodzi. No nie miałem nigdy takiej akcji, no nie, no ale no ja mówię tej lasce, że więcej, że ostatni raz to nie, bo już więcej nie zobaczysz, no nie. Wiesz o co chodzi. No i są takie dziewczyny, które sobie gdzieś tam dorabiają, wiesz o co chodzi. I no kolejna rzecz, no jakieś tam, no mówię, dziewczyna może sobie zarabiać. Wiesz o co chodzi? No są takie dziewczyny, które są wystawione na Insta i tak dalej, nawet na fejsie i tak dalej, że po prostu pisze się z gościem, sami do niej gdzieś tam goście piszą, no nie? No i ona, dobra, chcesz seks 2000 złotych, no nie? I wyślę mu jakieś zdjęcie cycków czy coś, no nie? I ty przykładowo spotykasz się z taką laską, która takie rzeczy robi. Rozumiesz? No to powoduje, że no później możesz no się tak sfrustrować, możesz się zamknąć tak na dziewczyny, no że po prostu stracisz totalne zaufanie, no nie? Do jakiejkolwiek dziewczyny. A uwierz mi, że no są złe dziewczyny, które no takie rzeczy dla nich to jest normalne. No musi zarabiać, no nie i tak dalej. Wysyła zdjęcie, nie wiem, ktoś płaci stówę, tu następnego, tu jakaś wchodzi na stronę, zaloguj się, masz zdjęcia, płacisz, nie wiem, 20 zł za zdjęcie i się wyświetla jej jakaś naga i tak dalej, no nie? Dlatego jeśli przykładowo spotykasz się z dziewczyną, no i ona przykładowo nigdzie nie pracuje, no tak to nazwijmy, nigdzie nie pracuje, a przykładowo ma pieniądze, no to warto tutaj poruszyć pewien temat, no nie? Musisz, jakby to powiedzieć, no zacząć węszyć, wiesz? No bo mogą to być tego konsekwencje, wiesz? No, że później, nie wiem, w nocy będziesz wjechał i będzie jakiś patrol stał, no wiesz, czasem zatrzymują, rutynowo sprawdzą i znajdą i czyje to, no nie, no i później będziesz gdzieś tam, wiesz co chodzi, laska może się nie przyznać, bo wiesz co chodzi, ściemnić i później będziesz gdzieś tam musiał po sądach latać, no nie, i tak dalej, będziesz miał nieprzyjemnie i tak dalej, no nie, wiesz o co chodzi. Tak samo no z tymi gdzieś tam, zdjęciami albo dziewczyna gdzieś tam dorabia. No, poznasz dziewczynę gdzieś tam, która mieszka, nie wiem, 30-40 kilometrów od ciebie, jeździsz do niej, okej, myślisz, że wszystko super, a każdy w mieście o niej wie, że ona jest, no, dupodajką. Wiesz, schodzi, że płaci się jej pieniądze i można przyjść na seks do niej, no nie? I ty myślisz, że jest to super dziewczyna, a tak naprawdę, wiesz, i nie możesz się dowiedzieć o tym, bo tak naprawdę nie znasz ludzi z tego miasta. Wiesz, o co chodzi? I często jest tak, że możesz spotykać się z jakąś dziewczyną w mieście, ona tam nie ma ani koleżanek i nic, no nie, i myślisz, że o co chodzi, czemu jej nikt nie lubi i tak dalej, no nie? No i bo robi jakieś ciemne interesy, wiesz o co chodzi? No są takie dziewczyny i zdziwiłbyś się, że dużo właśnie takich super top dziewczyn, no idzie tą mroczną ścieżką, no nie? Naprawdę. Dlatego, no mówię, to powinno, jakby to powiedzieć, być normalne. Musisz patrzeć, no nie? Jeśli dziewczyna przykładowo normalnie widzisz, że pracuje i tak dalej, to wszystko jest okej. Okay. To wszystko jest okej, okay, rozumiesz? Czasem jest tak, że dziewczyna, jak już gdzieś tam się dłużej z nią spotykasz, to ci może to powiedzieć, no nie? No, a tam sobie dorabiam, no nie, tutaj tylko trzeba zawieźć towar na telefon, tutaj tego, tutaj tej koleżanki, mama potrzebuje na rozluźnienie i tak dalej, dobra, tu, no, pojechałbyś ze mną, no nie, ja mówię, nie, nigdzie nie jadę, wypad, koniec, nie spotykamy się, nara. Krótka piłka, no nie. Naprawdę. Widzisz, tak samo to działa w drugą stronę. No dziewczyna też, widzisz, jak z tobą się spotyka, no to też woli wiedzieć gdzieś tam, jak zarabiasz, no nie? I to nie są często też takie pytania, no, materialne, tylko chodzi właśnie o to samo. Czy ty po prostu, no, nie masz jakichś tam, no,
ciemnych interesów i są jakieś tam karyny, którym się to spodoba, podjarają się i tak dalej. No ale widzisz, no to jest takie coś, że no dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma, no nie? No mogą cię wsadzić i tak dalej. No to widzisz, dla takiej dziewczyny no normalnej, wartościowej, to wchodzenie w taką relację nie będzie miało sensu, no bo jest ona niestabilna. Dla takiej dziewczyny, która nie jest tobą zainteresowana, która się z tobą buja dla kasy i tak dalej, to będzie spoko, bo niedługo cię gdzieś tam zamkną czy coś takiego, wiesz o co chodzi, no i ona ma spokój, poleci sobie dalej, no nie? Naprawdę. I uwierz mi, są też takie dziewczyny, który gdzieś tam gościu siedzi w pace, no nie? Czy to dealował, czy to autokrat, czy to po prostu jakieś przekręty internetowe i tak dalej, no nie? Więc, no mówię, nie jest tak kolorowo, jak można byłoby się wydawać, no nie? Dlatego widzisz, ty musisz być bystry, ty musisz być mądry, no nie? Ty musisz, mówię, poznawać fajne dziewczyny, a nie dziewczyny z problemami. I mówię ci, że no są różne dziewczyny i zdziwiłbyś się czasem, w ogóle byś nie uwierzył, że taka dziewczyna coś takiego robi. To, że na przykład patrz, czy dziewczyna na przykład wyciąga jakiegoś najnowszego iPhone'a za 5 koła, no nie, i tak dalej, a przykładowo no widzisz, że gdzieś tam no nie pracuje w jakiejś wielkiej korpo, czy nie ma własnego biznesu, no to też jest takie podejrzane, no nie. Rodziców ma normalnych i tak dalej, no ona jest gdzieś tam jakąś zmywarą i tak dalej, a tutaj takie telefony, takie ciuchy i tak dalej, więc no widzisz, no to też jest takie podejrzane, no nie, no jest niespójne to, no nie, no bo zazwyczaj, no jak ktoś dużo zarabia, no nie, no to dla niego kupić taki telefon to też jest nie problem, gorzej jak dziewczyna, no ma przeciętną pracę, albo taką z najniższą krajową, a ona ma gdzieś tam najnowsze te. No i okej, są takie rzeczy, że dziewczyna gdzieś tam odkłada przez 3 miesiące, żeby sobie kupić najnowszy telefon, najnowszą jakąś torebkę. No są takie, no ale no też jest takie dziwne, no nie? Że dziewczyna gdzieś tam, no ale no mówię, czasem jest tak, że taka dziewczyna też no trudni się prostytucją, wiesz o co chodzi, i ty spotykasz się przykładowo z prostytutką, no nie, i ona ci tego nie powie, bo się będzie bała, bo będzie czekała, aż się zakochasz i tak dalej, no nie, a tutaj gdzieś tam jakieś deale lecą, no nie, i to nie musi być tak, że codziennie ktoś przychodzi, no ale mówię, na jakimś Insta się będzie tam z ziomkami umawiała, będzie im cenę podawała i tak dalej, może jakiś live na kamerce, wiesz co chodzi, że gościu płaci 500, ona gdzieś tam przed kamerą mu się no, masturbuje bez pokazywania twarzy i tak dalej. I on, no, no, są też takie akcje, no nie? I laska tak zarabia, no nie? Więc no mówię, miej oczy szeroko otwarte, no nie? No bo to też chodzi o to, żebyś miał fajną dziewczynę, a nie, że no, mówię, spotykasz się no, z taką, no z takim szlaufem, no nie? Bo mówię, no to, że dziewczyna jest super ładna, to jeszcze tak naprawdę nic nie znaczy. Naprawdę. Także uważaj i do usłyszenia.